Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Dlaczego zawsze mówię kurde? No po prostu sobie na to popatrzcie i spróbujcie sami nie powiedzieć kurde. Podano do stołu. Kurde. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie komputer, gdyby jeszcze ta cholerna kamera chciała współpracować. Okej, przełączyłem fokus w tryb manualny. Także kontynuując, jest to komputer znaleziony oczywiście w biacie śmietnikowej, który spróbujemy dzisiaj doprowadzić do jakiegoś porządku, ale zanim to, ogłoszenia parafialne. Pamiętacie ten komputer? Miałem z nim sporo problemów. Dokupiłem ostatnio dysk twardy, próbowałem zainstalować na nim system, no niestety za cholerę się nie da. Jeden z Was zwrócił mi uwagę w komentarzach, że są tutaj napuchnięte kondensatory. Wiedziałem o tym i miałem plan je wymienić. Natomiast komputerów w domu nazbierało mi się już teraz tyle, że na razie odłożę tą płytę i prawdopodobnie sprzedam ją na złom. Natomiast do tej obudowy wsadzimy płytę główną i resztę podzespołów z komputera, który widzieliście przed chwilą. Ostatnimi czasy na kanale nie pojawiały się żadne firmy. Wynika to z większej ilości pracy, którą miałem w tym miesiącu, ponieważ u mnie w pracy do wykonania pewnego zadania jest zwykle dwóch pracowników, z czego jeden się zwolnił, więc praktycznie cały miesiąc oprócz dwóch dni zastępowałem go. Co prawda zarobiłem dwie wypłaty, ale w zasadzie nie miałem czasu nagrać dla Was żadnego filmiku, ponieważ oprócz samej pracy i YouTube'a i elektroniki muszę zająć się jeszcze domem, nakarmić psa, wiecie, czasem coś ugotować, czasem coś posprzątać, sprawiedliwy podział obowiązków w domu z kobietą, także wyszło w taki sposób, że się po prostu nie dało. Kolejna rzecz, żeby nie być zupełnie wyalienowanym od społeczności YouTube'owej i ogólnie internetowej w takich sytuacjach jak teraz, kiedy nie mam czasu nic nagrywać, założyłem stronę na Facebooku, która nazywa się oczywiście Saper Elektrozłomiarz. Zachęcam, abyście tam polubili tą stronę czy zaobserwowali. Pojawiają się tam różne jakieś bzdury, które działam sobie na szybko. Ta komóra wcale tutaj nie jest dla picu. Aktualnie jej używam. Komputer, który dzisiaj składałem, oraz ten komputer będę chciał sprzedać, ponieważ potrzebuję na nowy telefon. Ja tego używam na co dzień. Myślę, że pod koniec filmu ustalimy jakąś konkretną cenę. Potem jeszcze poddam ją w Waszej dyskusji, czy tam Waszym komentarzom. No i kolejna sprawa, jeśli chodzi o tematy do filmów, to rzecz ma się wręcz zajebiście, bo mam całą stertę różnego sprzętu, który mogę Wam pokazać. No, wiadomo, potrzebuję tylko czasu. Także nie przedłużając, zabierajmy się za to. Na początek wypruję flaki z tej obudowy, pozostawiając tylko stację dyskietek, przyciski, buzerek, takie tam rzeczy. Ok, z komputera została już tylko kubka części. Jeśli pamiętacie tą kartę AverTV z poprzednich odcinków, sprawdziłem na innej płycie głównej, nie działa. Coś ten procesorek się grzeje. Być może jest to zwarcie któregoś z tych kondensatorów, ale na razie sobie to odpuszczam. To tak w ramach ciekawostki. Ok, obudowa została już rozebrana. Zamierzam ją teraz porządnie wyczyścić. Na przykład z takich rzeczy. Uważam jednocześnie, że jest całkiem zajebista. Sztywna, solidna, z grubej stali. Ma miejsce na zasilacz u góry oczywiście. To jest fajna opcja. No i jeszcze co jest ciekawe i fajne. Pochodzi z lat 90. Obudowę już wyczyściłem, ewentualne szorowanie do czysta pozostawię ewentualnemu, za dużo ewentualne, nie? Ewentualne szorowanie do czysta pozostawię kupującemu. Jeśli będzie miał taką ochotę, to sobie ją wyszoruje, czy nie wiem, wybieli, chociaż ona i tak jest dość biała w porównaniu na przykład do tej. No i kurwa, nic nie widać. Składanie komputera zacznę od osadzenia płyty głównej. Wybaczcie, jeśli mam brudne łapska, przed chwilą babrałem się w tym kurzu. Jest to płyta Asus P2B w wersji 1.02. Tych płyt wyszło kilka rodzajów. Najrzadsza z nich potrafi kosztować do 1200 zł. Jeśli ta aukcja jeszcze jest w internecie, to ją pokażę. Ta płyta główna potrafi kosztować około 200. Nie, no na pewno nie będę jej próbował sprzedać za 200. Będzie to dużo tańsze u mnie.
płyta główna posiada sporo opcji konfiguracyjnych w BIOSie, z tego co widziałem, ma też parę zworek, zajrzymy też do instrukcji obsługi. Dwa porty USB, PS2, dwa porty COM, jeden port LPT. Na płycie głównej znajdują się również trzy porty ISA, cztery porty PCI, porty karty graficznej AGP. Na płycie głównej zainstalowane były dwie kości pamięci RAM, łącznie jakieś 96 MB. Znajdował się tutaj również procesor Intel Pentium 2, 350 MHz. Całkiem ładna, zdrowa sztuka. Jedynie wentylator trzeszczy, jednak nie będę go wymieniał, ani próbował go czymś tam psikać czy regenerować, ponieważ wiem, że niektórzy chcą mieć takie rzeczy oryginalne, nawet jeśli głośno pracują i tak dalej. Gniazdo oczywiście slot 1. Przy porcie LPT zauważyłem brak dystansu, który spróbuję tutaj zaraz przykręcić. Tylko najpierw pozbędę się tego złamanego elementu. Co za cholera, wyłaź. Płyta główna siedzi już w komputerze, podłączone zostały przewody od przedniego panelu. Wyposażam ją teraz w kartę graficzną GeForce 2 MX 400 64 MB, która również była dołączona do zestawu, że tak powiem. Gwarancja na tę kartę skończyła się w 2001 roku. Zdaje się, że ta karta graficzna była chłodzona pasywnie, natomiast ktoś dołożył do niej wentylator, który też lubi sobie popierdywać, ale ponownie nic nie będę tutaj zmieniał. Będzie to na głowie kupującego. Dorzucam też kartę sieciową, która była w tym komputerze, razem z tą płytą główną. Jeśli chodzi o zasilacz, jest to ewidentnie jakaś czarna lista, więc polecam go ogólnie wymienić. Czytnik płyt to klasyczny CD-ROM. Za 10 zł dokupiłem również dysk twardy o pojemności 40 GB, które ograniczyłem do 32 z worką. Zrobiłem to dlatego, że 32 GB to jest maksymalna ilość miejsca na dysku, która może zostać obsłużona przez płytę główną. Zanim zacznę podłączać jakiekolwiek stacje dysków, sprawdzę, czy komputer w ogóle się uruchamia. OK, jest całkiem fajnie, ale te diodki chyba coś nie tak podłączyłem. OK, złożony komputer prezentuje się w ten sposób. Myślę, że nawet całkiem nieźle. No dobra, uruchamiamy. Tutaj muszę zmienić. Nie to. Przed nami pulpit Windowsa 98. Partycje dla Windowsa 98, dla systemu dysk C zrobiłem 5 GB, tak mniej więcej. Partycja D na dane to jest jakieś 26,5 GB. No dobra, instaluję właśnie Operę 1010 na tym komputerze. Spróbuję właśnie zaraz podłączyć go do internetu i zobaczymy, ile można z niego wycisnąć. Czy co? Coś jest ewidentnie nie teges. Ewidentnie o to chodziło. Powoli zaczyna mi się nie chcieć, powiem wam szczerze. Jednak muszę w końcu zrobić ten komputer i go opchnąć, bo zagraciłem się nieco. Mam już zdecydowanie za dużo rzeczy tutaj.
dzisiaj może być. Właśnie chciałem zmienić klawiaturę z polskiej na polską programisty. Jak zwykle jest z tym problem, bo aby to uczynić, należy włożyć płytę instalacyjną Windowsa 98. Jest jeszcze kilka takich upierdliwości w Windowsie 98, na przykład zmiana DPI wyświetlania. Jest tutaj jakaś domyślna ścieżka, ale ja już wiem, że trzeba szukać tego po prostu w katalogu Win98 na płycie. No i poszło. Czy swego czasu strasznie się na to nawkurwiałem, bo nie wiedziałem, gdzie te pliki są. Chodziło o to, że miałem zamienione Z z Y, dlatego musiałem tą klawiaturę zmienić. O co chodzi? Ogólnie Facebook będzie działał, natomiast będzie to wersja mobilna, taka jak na stare telefony komórkowe typu cegiełka. A dobra, chrzanić to. No w każdym razie będzie działał. Sprawdźmy sobie parametry komputera. Tak jak mówiłem, procesor Intel Pentium 2. Płyta główna ustawia go na 375 MHz, 64 MB RAM-u. DirectX-a nie instalowałem na razie. Myślę, że nie wiem do końca, co zrobić z systemem, bo chyba nie powinienem go sprzedać, tego komputera sprzedawać razem z tym systemem. No, Nvidia GeForce 2 MX400, 63,5 MB pamięci graficznej. No i komputer ogólnie jest w tej chwili głuchy. Mam na to pewien pomysł, tylko robi mi się tutaj już straszny bałagan. Podarowano mi niedawno taki komputer, do niego kiedyś też jeszcze zajrzymy. Plan mam taki, że zapieprzymy z niego kartę dźwiękową, którą sprzedam razem z całym zestawem. Ale grzmotnęło, burza idzie. Zabrałem też stamtąd przewód. Jest to przewód CD audio podłączany między kartą dźwiękową a wyjściem audio z CD-ROM-u. Cyk i cyk. Ta splątanina tutaj robi straszna. Chciałem tego uniknąć, ale i tak do wysłania w paczce będę musiał to wszystko rozebrać i jakoś zabezpieczyć. Do testowania audio mam sobie taki przerobiony, tani chiński głośnik Bluetooth. Kosztował dokładnie 9,90. Pozbyłem się myszy, żeby móc wetknąć pendrive'a, ponieważ są tutaj tylko dwa porty USB. I właśnie znowu się coś kurwa zawiesiło. Nie, żaden Explorer. Wypadł, wynocha. W tej chwili możecie zaobserwować, że obsługa dysków wymiennych pendrive'ów jest tutaj zainstalowana. Działa całkiem nieźle. Zobaczmy, czy ten driver się uruchomi. Mówisz, jest może polski? Jest polski. Fuck. System nie może wykryć power. Co to jest w ogóle? To nie jest w ogóle to. Ha! I od nowa. No dobra, sprawdźmy to. Ha! Kurwa, zadziałało. Dobra, to ten sterownik zostawiam na pulpicie, to wywalam, bo to nie chciało działać. Wszystkie sterowniki będą znajdować się na partycji D. Fajnie, fajnie, lubię, jak coś działa. Skoro wszystko już działa, to może warto byłoby w coś zagrać. To jest pojebana gierka. A co do tego RAM-u, to się pomyliłem. Mój wcześniejszy komputer, który już dawno, dawno temu sprzedałem, miał 96 MB RAM-u. Ten ma 64. Te dwie kostki były po 32 MB. Wow, całkiem zajebiście to działa w sumie. Kurwa. Kiedyś byłem w to naprawdę dobry. Nie wiem, czy nie można tej gry ukończyć. Ona chyba 40 kilka leveli posiada, czy 50 kilka, nie jestem pewien. W grze chodzi o strzelanie do kurczaków i unikanie jajek. Zbierając spadające prezenciki otrzymuje się lepszą broń. Zebranie ilość tamtych pałek z kurczaka daje nam rakietę, która po wystrzeleniu zabija wszystko, czyści po prostu planszę. Poziom trudności rośnie w ten sposób, że każdy z tych kurczaków, dajmy na to, od 20 poziomu trzeba w niego trafić dwa razy, od 30 poziomu trzy razy i tak dalej. Ogólnie etapów jest 10, a zwiększa się tylko ilość strzałów, które trzeba
wykonać, żeby ubić jednego kurczaka. Statkiem steruje się lewo-prawo, nie ma możliwości sterowania góra-dół, od cała gra. Ale taka dość śmieszna. Całkiem ładnie wygląda. Im szybciej naciska się spację, tym szybciej się strzela też. No, jest jeszcze jedna gra, którą bardzo lubię. Udało mi się kiedyś przejść ją całą. Zobaczymy, czy pójdzie. Chyba się wykrzaczyła. Okej, tutaj trzeba będzie chyba DirectX'a 9 jeszcze zainstalować. Kurde, czuję się już zmęczony tym Windowsem. Siedzę przy tym już kilka ładnych godzin. Ale jak czekam sobie teraz na rozpakowanie DirectX'a 9, to powiem wam, że ludzie wyrzucają naprawdę popieprzone rzeczy. Na przykład coś takiego. W zasadzie musiałem wymienić tylko baterię, wsadziłem tam dwie litowo-jonówki z laptopa. Ale potrafią też wyrzucić coś takiego. Tutaj też przyda się wymiana baterii. Obie te wkrętarki były oczywiście w komplecie z ładowarkami. A jednym z ciekawszych znalezisk ostatnio jest coś takiego. Był w nim nawet dysk twardy. Ale to będzie bohater kolejnego odcinka. No dobra, jedziemy z tym DirectX-em. Sra-ta-ta-ta-ta. No, zaraz lepiej. Dobra, jedziemy. No. Dźwięk brzmi, wydaje mi się, że trochę inaczej. Z jakimś takim echem. No, mogą być chyba kłopoty. O kurwa, o jeez. Okej. O nie, tu chyba na tej rozdzielczości to się nie pogra. No dobra, to spróbujmy 800x600. Jaka zajebista gra. Nie, ta gra poważnie jest zajebista. Niestety cała seria Driver zeszła na psy, ale jedynka jest rewelacyjna. Kłopot z tym, że chyba tutaj trzeba będzie grać w 640x480. Bo przecież ja mam tutaj dwie kurwa klatki na sekundę. No ja pierdolę. Ta gra jest tak dobra, że jest dobra nawet w dwóch klatkach na sekundę. Kurwa, patofianie, jeden. Sru! No i to samo. Za każdym razem jest to samo, więc to musi być po prostu winny temu procesor. W sumie 375 MHz to nie jest wcale dużo. A jak już się bawię tym komputerem, to sprawdzę jeszcze jedną rzecz. I co do kurwy, przecież był zainstalowany. Ja pierdolę. No dobra. Internet już działa. Kurwa, zamknij ryj. Więc tak. Piteusz. Sprawdźmy EU. Nie, będzie piteusz.pl. Kurwa, nie e.pl, tylko... To PR. Gówno. O, proszę. Znalazłem. Piteusz.ovh. Taki komputer wykorzystać można do korzystania ze starego oprogramowania,
lub starego sprzętu, które potrzebuje starych sterowników. Przykładowo moja drukarka jest gównem, ale nie mam cały czas kasy jej wymienić. Ledwo zipie ten złom. O, panie Pitebusz, jak złom, to wiesz. Jeszcze tutaj na koniec może stacja dyskietek. Jak widać, formatowanie dyskietki się powiodło, więc stacja dyskietek również działa. Myślę, że ze starej obudowy warto wziąć jeszcze znaczek Intel Insight. Klej nie jest zbyt mocny, więc przykleję to gdzieś tutaj. Kupujący będzie mógł sobie zmienić miejsce, w którym ta naklejka jest. Nie mam niestety zaślepek, mam za to boczne płyty do tego komputera. Tak wygląda zadek tego komputera. Tak dokładnie wygląda front. Kurwa, siedzisz sobie, nagrywasz. Patrzysz, a tu takie coś. Znowu będzie, że kogoś kopiuje. Przed chwilą dostałem taki komentarz. Czy dekompozytor i moto bieda to twoi kuzyni? Rezygnuję ze subskrypcji, bo kopiujesz styl. Gdzieś to już słyszałem. Kurwa, ludzie. Robię filmy, które sam bym oglądał, tak? A gość dostał serduszko, bo w sumie spoko pytanie. Wiecie, pracuję nad własnym stylem i raczej wydaje mi się, że jakiś tam styl już się klaruje. Prawda, pewne elementy są podobne. Na przykład lubię stosować echo jak u dekompozytora. Tematyka dzisiejszego filmu jest bardzo podobna jak ta u z Maslo. Myślę, że tym, co mnie szczególnie wyróżnia, jest... Zaraz wam pokażę. Myślę, że najważniejszym elementem stylu mojego kanału, na który sam wpadłem, jest opieranie się na gęstości złomu. O co mi chodzi z tą gęstością złomu? No, na przykład o to. Ja go uruchomię i to też będzie na odcinku. Złom jest tak gęsty, że aż łyżka stoi. A w następnym filmie powrót do 2009.